poczucie polityczne mnie Macieja Rataja, który jest tankiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podejmujemy ważne problemy społeczne, ekonomiczne, gospodarcze. I dlatego sięgnęliśmy po osoby bardzo kompetentne. Profesor Malinowski, profesor fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, mówił właśnie o tych sprawach związanych ze zmianami klimatycznymi, z zagrożeniami. Fakt jest taki, że rośnie temperatura powietrza, rośnie przede wszystkim zawartość energii w wodzie, topią się czapy lodowe i potrafimy powiedzieć dlaczego. Potrafimy powiedzieć, że nie dlatego, że rośnie dopływ energii od słońca, wręcz przeciwnie, w ostatnich latach spada, a mimo to robi się coraz cieplej. Cieplej robi się dlatego, że rośnie własność izolacyjna atmosfery. Wszędzie obserwujemy wzrost zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze. Jesteśmy w tej chwili w bardzo kluczowym momencie. Jeżeli tych emisji nie zaczniemy bardzo szybko zmniejszać, to w zasadzie czekają nas już, wiadomo, że bardzo poważne kłopoty. Jeszcze są pytania, na jak poważne kłopoty jesteśmy gotowi. Mamy potencjał i możliwości, nie wykorzystujemy go. I to nie jest kwestia tylko i wyłącznie nakładów. To w mediach pisze się strasznie dużo, ach to słońce. Mamy reaktor termojądrowy, który nas zasila i daje nam ogromne zasoby energii, tysiące razy, miliony razy przekraczające nasze potrzeby. Ta energia jest, tylko zamiast sięgać nią pod ziemię gdziekolwiek, po prostu łapmy ją tam, gdzie jest. Ja nie narzekam na brak pieniędzy jako naukowiec. Ja narzekam na wszystko wokół. Ustawę o zamówieniach publicznych, sposób raportowania, sposób działania, kontaktów z administracją. To jest to, co po prostu działa w sposób taki, że człowiek staje się kompletnie bezproduktywny. Ja myślę, że to jest dobra wiadomość, wbrew pozorom, z tego powodu, że wcale nie trzeba tak dużo, żeby dużo poprawić. Ja prawdę powiedziawszy boję się, że cały czas świat polityki i gospodarki jest dwa albo trzy kroki z tyłu, poza tym, co dzieje się fizycznie w naszym systemie, i że działania, które podejmujemy, są za małe w stosunku do wyzwań, jakie stawia coś, z czym nie możemy dyskutować, bo to jest po prostu fizyka.